Nie wiem, co on teraz wyprawia, jakim cudem on to siedzi tak długo. Jarrow is first of all an unbelievable person. Very excited for him here in Portland. You know, seen some of his highlights from the Polish league, the Ekstraklasa. Excited for him here in Portland. You know, seen some of his highlights from the Polish league, the Ekstraklasa. Not much. I watched a little bit of highlight videos. Seems like he's done pretty well in the Polish league, so we're looking forward to seeing him on the pitch. I've been having conversations with people. We're wondering how he'll look in MLS versus Poland, because I think the thing that a lot of people think is like Poland, there are a lot of really good clubs towards the top of the table, and then the more regional clubs towards the bottom, pretty a little bit lower quality. MLS has about the same quality all the way through, not as good as Legia, for example, but probably better than some of the more regional clubs. So I think we're excited to see how he'll get on here. Kamera łączona z piłka była w wielu miejscach na świecie, ale tak daleko jeszcze nie byliśmy. 16 tysięcy kilometrów, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w Portland, gdzie będziemy rozmawiać z nowym nabytkiem Portland Timbers, z Jarosławem Niezgodą. Dzień dobry, Jarosław. Cześć. Jarek, jakie było pierwsze twoje uczucie, jak wylądowałeś w Stanach Zjednoczonych? Już trochę czasu minęło, myślę, że miesiąc. Pierwsze uczucie nie pamiętam, no w porządku, wylądowałem, cieszyłem się bardzo, że cały lot, wszystko poszło pomyślnie i co, od razu w sumie po locie zmęczony, no bo jednak 15 godzin podróży do hotelu i odpoczynek. No, jak powiedziałeś, jesteś tutaj miesiąc, już udało się zaklimatyzować. Jak się tutaj czujesz? Jeszcze wciąż nie mamy jakby swojego miejsca tutaj. Mieszkamy w mieszkaniu Diego Valeriego i to jest zawodnik Portland i klub po prostu na dwa tygodnie około po prostu nam na ten moment zapewnia to mieszkanie. Opowiedz trochę, jak to wygląda tutaj, jakie masz takie pierwsze przemyślenia na temat różnic z grupowaniem w Legii, a tutaj w Portland? Znaczy, jeżeli chodzi o treningi, no to trenuje się wszędzie tak samo. No, wiadomo, że są trenerzy, którzy preferują treningi cięższe, inne, a niektórzy lżejsze, ale to tam mi się rzuciło w oczy po prostu takie spędzanie czasu poza, tak, że jednak trochę tego czasu jest więcej i zawodnicy mogą robić to, co tam im się podoba, jakby nikt aż tak na to nie zwraca uwagi. Też jeżeli chodzi o ubiór, w Legii, myślę, że w całej Europie po prostu każdy musiał chodzić jednakowo ubrany, że nawet te same skarpetki, te same buty, a tutaj każdy w sumie swoje walizki zabierał i swoje rzeczy i tak przychodzili na trening jakby każdy z innego klubu. Niezgoda has been one that we've been looking at for a long time. You know, since last year, we've been looking at him, watching his games. We felt that the opportunity came in order for us to be able to make the move. Jarrow is, first of all, an unbelievable person, very smart, as someone that, you know, likes to work. Very humble as well. He's a classical goal scorer. He's quick and he brings a lot of the qualities that we wanted in a forward, and also complement the other forwards that we had that are very different from him. So we felt that it was the right moment for us to be able to make this decision, and we're very content in how Legia also was able to handle the situation. So everything worked out. And just an update on Jarosław, do you think he'll feature in this preseason tournament? I won't say that, you know, that I'm able to be confident enough to be able to say that he will play. My guess is no, but we'll never know. He's really working well. He's getting day by day stronger. He can wait to start playing because he's eager to play. He was playing in Poland, leading goal scorer of Legia. He's getting better, like Jebo as well. He's still,
developing in his fitness and hopefully be ready very soon. Pierwsze pogłoski, kiedy usłyszałeś, że jest takie zainteresowanie ze strony Portland? Znaczy, takie pierwsze to już rok temu w sumie doszły mnie słuchy, jak jeszcze trenerem był Ricardo Sapinto, tak, wtedy moja sytuacja nie była ciekawa i wtedy doszły słuchy mnie, że jest właśnie tutaj klub z Ameryki zainteresowany, ale nie jestem pewny, czy był zainteresowany kupnem, czy wypożyczeniem. A z tymi znajomymi z reprezentacji 21 jakiś kontakt miałeś przed wylotem? Z Adamem, tak, pisaliśmy sobie jakieś swoje odczucia, tak, on się tam pytał, czy już podpisałem, czy nie. Teraz w sumie on jest tutaj w Portland, tak, także na pewno się spotkamy na kawę. Dzisiaj grają mecz przed nami, ja akurat nie gram, ale on będzie występować. Rozmawiajmy jeszcze chwilę o Legii. Jakie wspomnienia wywozisz z Warszawy? Znaczy, końcówka, tak, na pewno bardzo pozytywna i tego chcę się trzymać, bo jakbym miał same ocenić tam 3 czy 4 lata, no to różnie, tak, były i te najgorsze momenty w sumie w karierze i były i najlepsze. Kilka miesięcy takich, które zapamiętałem, bardzo pozytywnych, tak, jak Mistrzostwa Polski czy Puchar Polski. Będzie próba kolejnego dośrodkowania. Piłka nad głową Steinforsa i gol! Ależ tutaj błędnym kryciu nie zgoda! 12 minuta spotkania! W tym finale Pucharu Polski udało Ci się zdobyć nagrodę najlepszego zawodnika finału. Powiedz mi, przywiozłeś sobie pamiątkę? Zostanie ona u mnie w domu, tam rodzinnym pewnie przewieziona i tam będzie leżeć. W takim razie mamy dla Ciebie prezent, żeby chociaż było wspólnie. Przywieźliśmy Ci zdjęcie z tego finału, kiedy otrzymujesz tę nagrodę. Nagroda wyjątkowa, bo jednak zostać MVP na PGA Narodowym to jednak przyjemne uczucie. Strzeliłem bramkę, tak, że też to na pewno miało duży wpływ. No i co? No, cieszy taka nagroda.